Andrzej Duda regularnie uczestniczy w prestiżowych imprezach. Na jednej z nich pojawiła się także dziennikarka, która postawiła na kreację z bardzo głębokim dekoltem. Prezydent oglądał tego wieczoru nie tylko film. Andrzej Duda bierze udział w wielu prestiżowych imprezach. Tym razem pojawił się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, aby uczestniczyć w premierze filmu Kurier. Obraz reżyserowany przez Władysława Pasikowskiego opowiada o losach Jana Nowaka-Jeziorańskiego w czasie wojny. Prezydent był oficjalnym gościem imprezy i miał okazję być jednym z pierwszych widzów nowego filmu. Nowy film nie był jedynym obiektem podziwu, który tego wieczoru gościł w Teatrze Wielkim w Warszawie. Wszystkie oczy były zwrócone na Annę Popek, która wybrała wyjątkową kreację. Prezenterka TVP była najodważniej ubraną panią podczas premiery filmu Kurier. Andrzej Duda również musiał zwrócić uwagę na tę stylizację. Andrzej Duda wraz z aktorami uczestniczył w uroczystej premierze filmu Kurier. Z pewnością zwrócił uwagę na dziennikarkę TVP Annę Popek, która tego wieczoru był prawdziwą gwiazdą. Prezenterka przyćmiła nawet Dodę, która wzięła udział w wydarzeniu wraz ze swoim mężem Emilem Stępniem. Odważna kreacja Popek była czarna i odblaskowa. Jednak nie tylko to sprawiało, że przyciągała wzrok. Prezenterka TVP zwracała na siebie uwagę przede wszystkim bardzo głębokim dekoltem. Suknia eksponowała jej biust i przyciągała spojrzenia wielu mężczyzn. Wielu z nich zapewne odciągnęła od głównego tematu imprezy. Andrzej Duda z pewnością również docenił wdzięki prezenterki. Wiele osób dziwiło się jednak wyborem tak odważnej kreacji, a media szeroko komentowało wybór dziennikarki. Premiera filmu Kurier przyciągnęła plejadę gwiazd. Na uroczystą premierę filmu Władysława Pasikowskiego przybyli m.in. Cezary Pazura z żoną Edytą, Philippe Tłokiński, Mirosław Baka, Anna Kalczyńska z mamą Haliną Rowicką, Jakub Wesołowski, Krzysztof Zalewski, Patrycja Wolny, Monika Zamachowska. Nie zabrakło również gości honorowych, wśród których znalazł się nie tylko prezydent Andrzej Duda, ale również Grzegorz Schetyna oraz Hanna Gronkiewicz-Waltz z mężem Andrzejem. Widzowie będą mogli oglądać nowy film od 15 marca.